Połowa sezonu urlopowego za nami. Można więc pokusić się o ocenę, czy obwodnica odciążyła miasto od samochodów. W poprzednich latach trasa przez Wałcz była bardzo popularna, a to skutkowało korkami. A teraz? Według mnie są korki, proszę panią, zwłaszcza piątki, jak jest największy wjazd nad morze naszych kochanych Poznaniaków. Wyjechać z Dolnego Miasta to nie aż trzeba, wie pani co, swoje odstać. W okresie urlopowym korki tworzą się już na wjeździe do Wałcza, gdzie szosa z Poznania krzyżuje się z drogą krajową nr 22. Potem ciężarówki z krajówki i urlopowicze tłoczą się na ulicach od Kilińszczaków do Kołobrzeskiej. No to w porównaniu do tego, co się działo tutaj po dwie godziny w momencie, gdy ludzie wracali z Kołobrzegu, to było no, coś nieprzeciętnego, a w tej chwili tego się w ogóle nie odczuwa. To nie są korki. To normalna jazda, ale korki to były, jak nie było obwodnicy, a teraz nie ma już. Bo obwodnicą w ciągu S10 można jeździć od ponad pół roku. I tutaj widać znaczącą różnicę w natężeniu ruchu na ulicach dawnej krajówki. Wciąż jednak w granicach miasta pozostaje droga nr 22. Wkrótce także i ona zostanie wyprowadzona poza miasto. Ruszyły prace przygotowawcze do budowy południowej obwodnicy Wałcza. My wyprowadzimy oczywiście ten ruch tranzytowy z Wałcza po realizacji obwodnicy w ciągu drogi 22 już całkowicie. Natomiast też nie można powiedzieć, że tego ruchu nie będzie. Nie znikną samochody z Piły czy Poznania, ale ubędzie za to ciężarówek jadących z Gorzowa w stronę Gdańska i odwrotnie. Obwodnica w pasie drogi 22 jest nam niezmiernie potrzebna, ponieważ odciążyłoby to właśnie tą ulicę, przy której się znajdujemy. Tak jak tutaj widać, ostatni ruch kołowy samochodów ciężarowych jeszcze przez miasto się przetacza. Także czekamy na tą drugą obwodnicę i wtedy Wałcz będzie już w 100% odkorkowany. Wytyczono warianty przebiegu tej obwodnicy. Trwają też konsultacje społeczne. Nowa droga ma być gotowa do końca 2027 roku.